Keto Wtorek, odcinek 74. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dostałam już tyle razy pytanie o porównanie keto i low carb, że najwyższa pora, aby dzisiaj porozmawiać o tym, dla kogo keto, a dla kogo low carb może być lepsze, czy low carb jest w ogóle dobre i w jakich przypadkach. I ostrzegam, to będą moje prywatne obserwacje, opinie, doświadczenia, no i oczywiście okraszone delikatnie badaniami, jak to staram się zazwyczaj robić. Zapraszam! Zacznijmy od krótkiej definicji. Low carb, czyli niskie węgle, niskie węglowodany, diety niskowęglowodanowe. Zaliczamy do tej puli to żywienie, które jakby schodzi poniżej rekomendacji. Zazwyczaj rekomendacje nasze krajowe, ogólnoświatowe, to jest od 45 do 65% energii z węglowodanów. No więc w teorii, jeżeli schodzimy poniżej tych 45%, to już są diety niskowęglowodanowe, bo zawierają mniej węglowodanów niż zalecane. Natomiast keto też jest dietą niskowęglowodanową, dietą low carb. Jeżeli chodzi o low carb, to jakby tak naprawdę możemy tutaj podpiąć każdą dietę, która tych węglowodanów właśnie ma mniej. Nie ma tutaj tak dużego znaczenia, czy jemy zdrowe jedzenie, czy niezdrowe, czy właśnie wchodzimy w stan ketozy, czy nie, co tak naprawdę jemy. Natomiast jeżeli chodzi o keto, to jest to jedna z diet niskowęglowodanowych, ale najważniejszym tutaj aspektem, który wyróżniają, jest przełączenie metaboliczne. Nasz organizm zaczyna korzystać z ciał ketonowych jako źródła energii, a nie z glukozy. I to jest największy wyróżnik, ponieważ na dietach niskowęglowodanowych, na low carbie, możemy wciąż korzystać z glukozy jako z naszego głównego paliwa. Czyli ten stan metaboliczny na keto, gdzie w naszym organizmie krążą ciała ketonowe, to jest ta główna różnica. Czy są jeszcze jakieś inne? Na keto mamy przyjętą grupę produktów, które po prostu nie wchodzą do puli produktów ketogenicznych. Z natury nie je się glutenu, nie je się pszenicy. To są rzeczy, które po prostu można właśnie jeść w low carbie, ale w ketozie jakby te ograniczenia rzeczywiście są większe. I według mnie to, co powinno przynajmniej charakteryzować keto, to też jest duża dbałość o jakość tych produktów i o to, co rzeczywiście jemy. To nie tylko makro, nie tylko kalorie, ale również odpowiedni dobór mikroskładników. Natomiast oczywiście low carb też można prowadzić zdrowo, a nawet powinniśmy go prowadzić zdrowo. I tutaj na przykład dla mnie takim najrozsądniejszym połączeniem będzie low carb wersja paleo. Czyli paleo w skrócie jedzenie produktów jak najmniej przetworzonych. Tam wyklucza się też niektóre produkty, które są takie stricte ketogeniczne. Natomiast po prostu chodzi o to, że jemy produkty przede wszystkim nieprzetworzone. Wyrzucamy pszenicę, wyrzucamy gluten i po prostu ta ilość węglowodanów może być większa. I teraz jaka ta ilość węglowodanów może być? Podczas ketoadaptacji to jest zazwyczaj nie więcej niż 20 gramów węglowodanów na dzień. Jeżeli dalej jesteśmy w low carb, na przykład jesteśmy już w ketozie po poprawnie przeprowadzonej ketoadaptacji, to pomiędzy 20 a 50 gramów węglowodanów, ta granica 50 gramów, to jest zazwyczaj jeszcze ten moment, kiedy cały czas wytwarzamy ciała ketonowe we krwi, chociaż uwaga, tak jak zawsze powtarzam, to jest bardzo indywidualna kwestia, bo jeżeli na przykład masz cukrzycę, masz problemy z gospodarką cukrową i twój organizm nie radzi sobie dobrze z tym źródłem paliwa, to nawet dla Ciebie 30-40 gramów węglowodanów to już może być za dużo, więc to musimy zawsze jakby sprawdzać i dobierać indywidualnie i to też się zmienia w czasie. Natomiast do 20 gramów ketoadaptacja, 20-30, 20-50, takie low carb, jeszcze ketogeniczne i powyżej 50 gramów do 100, a u niektórych osób nawet do 200 gramów węglowodanów na dzień, to
to jeszcze będzie się mieściło w granicy diet niskowęglowodanowych, diet typu low carb. Czyli jak widzicie, po prostu ketoza to jest takie low carb z większymi ograniczeniami. I kto powinien decydować się na keto, a kto na low carb? Tutaj przychodzą do nas wyniki badań, które pokazują, że diety niskowęglowodanowe mają bardzo pozytywny wpływ na obniżenie naszego cukru we krwi. Czyli mogą one wspierać nas w walce z na przykład cukrzycą, ale również z nadwagą czy otyłością. I w tych wynikach, jak pokazują badania, dieta ketogeniczna jest zazwyczaj bardziej skuteczna i bardziej efektywna niż samo low carb. Jeżeli te węglowodany, na przykład była taka grupa chyba 20 czy 17 mężczyzn, których karmiono przez 4 kolejne tygodnie i ta grupa z tymi mniejszymi węglowodanami, ale nie wprowadzającymi w stan ketozy, miała obniżony poziom cukru we krwi, miała ubytek na wadze, natomiast grupa ketogeniczna po prostu w tym samym okresie czasu miała te wyniki dużo lepsze. Czyli jeżeli chcesz schudnąć, jeżeli masz problemy z gospodarką cukrową, otyłość, cukrzyca, insulinooporność również, czy masz choroby neurodegeneracyjne, Alzheimer, Parkinson, czy może również ataki padaczki, kiedy ta epilepsja jest lekooporna, to wtedy dieta ketogeniczna po prostu prawdopodobnie będzie skuteczniejsza niż samo low carb. Jeżeli zależy nam na redukcji, jeżeli chcemy po prostu schudnąć, to również uważam, że lepiej jest wejść na keto niż tylko ograniczyć węglowodany do powiedzmy 100 gramów na dzień. Natomiast jeżeli mamy jakieś inne problemy, które mogą sprawić, że ta ketoza nie będzie optymalna, no to wtedy low carb często będzie wystarczającym rozwiązaniem. Jeżeli na przykład mamy problem z jedzeniem produktów, które są mocno ketogeniczne, albo bardzo lubimy węglowodany i po prostu nie chcemy z nich tak mocno schodzić, albo nie wysypiamy się dobrze, albo mamy wysoki poziom kortyzolu, bardzo dużo stresu, duże problemy hormonalne i nagle wejdziemy w ketozę, która nie będzie zbilansowana, która nie będzie dobrze prowadzona i będzie dla nas dodatkowym, bardzo dużym stresorem, no to może to być za dużo. I tutaj pojawia się jedno ale. Ja wiem, że jest wiele teorii, żeby w ketozę wchodzić powoli i najpierw stosować taki właśnie low carb, ograniczać sobie powoli węglowodany i później dopiero ewentualnie wchodzić w keto. I tak można to zrobić. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli zabieramy sobie te węglowodany, które są energią dla nas, tak? One są zamieniane na energię. Jeżeli sobie je zabieramy i dostarczamy ich mało, ale nie na tyle mało, żeby nasz organizm zaczął wytwarzać ciała ketonowe po prostu jako alternatywne źródło energii, no to tak na dłuższą metę, no to skąd my tą energię będziemy brać? Owszem, nasz organizm sobie z tym poradzi i on tą energię będzie wytwarzał, ale po prostu ta efektywność tego procesu będzie według mnie słabsza. I to też pokazują wyniki moich podopiecznych albo osób, które do mnie trafiają i zdarzyło mi się naprawdę kilka takich osób, że nie wiem, albo bały się tak wejść w tą ketozę, albo no było lato, a im zależało, więc najpierw low carb. I czasem zdarza się tak, że po prostu te osoby po chwili mają problem z tym, że zaczynają się czuć zmęczone, mimo że na początku na przykład było lepiej, no bo jak ograniczysz gluten, na który na przykład masz alergię, no to wiadomo, że będzie lepiej. Natomiast brak takiego stałego, dobrego dopływu paliwa sprawia, że w pewnym momencie po prostu zaczynamy się czuć osłabieni, mamy mniej energii. Natomiast jeżeli wejdziesz w stan ketozy, czyli jeżeli zredukujesz nawet poniżej 20 gramów te węglowodany, to Twój organizm nauczy się produkować ciała ketonowe. Zwiększysz swoją elastyczność metaboliczną. Dlatego według mnie lepszym scenariuszem zazwyczaj jest najpierw przejście ketoadaptacji, czyli tak jakby nauczenie się nowych możliwości pozyskiwania energii, i później, jeżeli na przykład
już nie zależy Ci na redukcji, masz unormowaną gospodarkę cukrową, wszystko jest ok i chcesz sobie przejść na low carb, żeby, nie wiem, było mniej restrykcyjnie. Albo jak niektórzy mi często mówią, bo nie chcę się objadać taką ilością tłuszczu. Chociaż nie musisz na keto się objadać taką ilością tłuszczu. No ale ok, przyjmuję ten argument. Wtedy przechodzimy na low carb, ale nasz organizm potrafi już, jest elastyczny i potrafi sobie i pobierać energię z glukozy, i pobierać z ciał ketonowych. Tym sposobem poziom naszej energii, jakby, który na keto idzie w górę, ten cały brain fog, który znika, jest po prostu cały czas wysoki i zazwyczaj według mnie jest to po prostu lepszy scenariusz. Kolejna fajna opcja to jest połączenie low carbu, czyli no powiedzmy nie chce nam się tych węglowodanów liczyć, nie do końca orientujemy się w czym i ile ich jest, więc zdecydujemy się, że okej, to nie keto, tylko low carb. Zdarza się tam, nie wiem, 50, 70, 100 gramów węglowodanów jakiegoś dnia, ale łączymy to z intermittent fasting, czyli łączymy to z postem okresowym, kiedy na przykład, albo tak jak miałam film o ADF, Alternate Day Fasting, nie jemy nic jednego dnia i następnego dnia jemy więcej i nie musi to być ketogenicznie, albo jemy w określonym oknie żywieniowym, jemy dwa posiłki, czy nawet niektórzy jedzą jeden, chociaż zazwyczaj tego nie polecam, bo ciężko ten jeden posiłek zbilansować odpowiednio, ale na przykład jemy, powiedzmy, tak jak ja ostatnio jem, śniadanie około godziny 8:00 i później o godzinie 13:00, 14:00, najpóźniej 15:00 jem obiad i koniec, tyle. I jeżeli nawet, no ja akurat jakby jem ketogenicznie, ale nawet jeżeli jadłabym w wersji low carb i tych węglowodanów byłoby więcej, to prawdopodobnie w tym delikatnym stanie ketozy bym była, który sprawia, że od czasu do czasu w moim organizmie właśnie zaczynają krążyć ciała ketonowe, a jak wiemy, ciała ketonowe mają bardzo dużo pozytywnego działania na nas, na nasz mózg, mają działanie przeciwzapalne, mają działanie, właśnie działają tak trochę jak takie antyoksydanty dla naszego mózgu, wydłużają nasze życie, tak, dobrze działają pod kątem epigenetycznym, więc jest bardzo dużo ich korzyści. Dlatego wydaje mi się, że nawet jak nie chcesz iść takie stricte keto, chociaż naprawdę bycie keto to nie znaczy, że musimy jeść poniżej 20 gramów węgli, ale po prostu jesteś na takim bardziej zbilansowanym makro, a dokładasz do tego posty, to również będziesz mieć tą elastyczność i będziesz wchodzić w stan ketozy. I teraz jeżeli mówimy już o low carb, to można naprawdę low carb robić na różne sposoby, ponieważ jeden banan to jest około 50 gramów węglowodanów. Tak samo jak dwa jabłka czy 100 gramów na przykład ziemniaków. Natomiast jeżeli mamy na przykład jakieś rzeczy, których to nie je się na keto, tak? Typu makarony, kasze, to 100 gramów to jest jakieś 70 gramów czystych węglowodanów. Oczywiście już nie mówię tutaj o indeksie i ładunku glikemicznym, mówimy teraz o samym makro. Więc ja uważam, że osoby, które przeszły na dietę z jakichś problemów z powodów zdrowotnych, warto, żeby utrzymywały się właśnie na tym żywieniu bez przetworzonych produktów. Najlepiej byłoby bez pszenicy, bez glutenu, czyli raczej wybieramy te 70 gramów czystych węglowodanów z woreczka kaszy gryczanej czy jaglanej, a nie ze spaghetti, tak? Chociaż to jest też furtka, tak? Bo nasze życie to nie tylko ograniczenia i jeżeli mamy taką potrzebę, żeby od czasu do czasu zjeść coś, co nie wpisuje się w zdrowe żywienie, no to też od tego nie umrzemy, tak? Jeżeli na co dzień dbamy o to, co wkładamy sobie na talerz, no to jeżeli raz na czas zjemy na przykład ciasto u babci i to w ten sposób po prostu ładujemy te węglowodany, to ja też nie uważam, że to jest jakiś koniec świata. Jeżeli, nie wiem, jedziecie na wakacje i po prostu masz akurat przy stacji benzynowej jest jakimś cudem McDonald's i masz ogromną ochotę, żeby po prostu zatrzymać się, wziąć i zjeść McFlurry, bo o niczym innym nie marzysz, patrząc na tego McDonalda, no to zjedz to McFlurry i to McFlurry będzie miało też te 70 gramów węglowodanów, czyli tyle samo, co jeden woreczek ryżu.
Ja miałam taką sytuację we wakacje, że po prostu kupiłam sobie McFlurry. I jak to McFlurry mogło mi dawniej smakować? Po prostu jest niesamowite, bo już tak dawno jadłam McFlurry, jak się zmieniają smaki. Ono było obrzydliwie słodkie. Co prawda zjadłam, no podzieliłam się z dziećmi, ale było słodkie. No, także nawet chociażby po to, żeby sprawdzić, czy aby na pewno to jest to, czego chcesz, bo może to było tylko jakieś twoje przyzwyczajenie, które już się zmieniło, to również warto to sprawdzić. Także ja bym tak nie kategoryzowała, że keto, a tu low carb i tylko to, albo tylko to jest dobre, bo tak w ogóle to jest to wszystko jedną rodziną żywienia niskowęglowodanowego i to zależy po prostu, co do tych worków będziemy wsadzać i co wyciągać, bo w zależności od tego, co nam służy i jakie mamy cele, no to w ten sposób wybieramy. Podsumowując, keto moim zdaniem jest lepsze na początek, a potem ewentualne przejście na low carb. Również keto jest lepsze, jeżeli chcemy redukować oraz jeżeli mamy problemy metaboliczne, cukrzycę, insulinooporność czy różnego rodzaju choroby neurodegeneracyjne. Natomiast low carb w zdrowej wersji, na przykład w wersji paleo, również się fajnie sprawdzi, ale najpierw polecam zadbać o to, aby zwiększyć swoją elastyczność metaboliczną, ucząc organizm korzystania z ciał ketonowych. Natomiast strategii jest wiele i jeżeli ta moja nie do końca do Was trafia, to po prostu wypróbujcie swoją i jak macie jakieś skuteczne próby zrobione z sukcesem albo i z porażką, to ja również chętnie o nich przeczytam w komentarzach. Tymczasem pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!